Wracaj do domu, Stefan, dobrze? Nie ma sensu, żebyś tu na mnie czekał. Ale dlaczego? Muszę zostać Izą. Wprawdzie kazała mi wracać do domu, do Grabiny, ale ja czuję, że ona jest w takim stanie, że nie mogę jej teraz zostawić samej. Ale co się stało? Chodzi o tego jej chłopaka? Tak się tym przejęła? Wiesz co, to są bardzo osobiste sprawy. Nie chciałabym o tym mówić, ale uwierz mi, że Iza... Ona przeszła takie straszne rzeczy w życiu i teraz jeszcze ta historia. No dobrze, Małgosiu. Skoro musisz, to zostań u niej. To ja wrócę do Grabiny. Tak będzie najlepiej. Ale kiedy mam po ciebie przyjechać? Nie wiem, wiesz co, nie przejmuj się, w razie czego wrócę autobusem. A poza tym, wiesz, będę musiała tutaj u niej zostać kilka dni. Aha, ale gdybyś tylko chciała, żebym po ciebie przyjechał, albo mógł jakoś pomóc, to daj znać. Jasne. No to pa. Pa. Cześć, Marek. Tak, jestem z Małgosią. Przepraszam, że zostawiłem papę, ale okazało się, że to poważna sprawa. Już do was wracam. Nie, Małgosia tu zostaje. No, tak. Tak, no to cześć, pa. Musisz mi pomóc. Iza! O co się dzieje?